sił. Czas mija. Nie, miesiąc. Dobra, jest spokój. Znak Igni. I lecimy. Hupa, hupa, hupa. O, Siegfried. Ale my lecimy na cmentarz. Ja mam powiem, że gier tutaj balansuje w takiej jakby cieniutkiej nicy między między przychylnością zakonowi, a przychylnością wiewiórką. I to tutaj to się będzie tak często przewijać ten modyż, naprawdę. No, lecimy pod cmentarzem. Pijemy nasze sławne eliksiry. Chlej to i mnie nie denerwuj. No i leci. Sprzytywanie cmentarza. Proszę czekać. No, witamy na cmentarzu. Oczywiście z tym myśli, tam mamy gula. Od razu zabijemy. O, ale dwa, cześć. I dwa góle leżą. Oczywiście składniki alchemiczne od nich. I idziemy dalej. Jest jakieś wejście do krypty. Ciekawe co się tam dzieje. No. Kupielec. Masz mi leć. O, utopiec. Jeszcze ktoś chętny. Mamy zlecenie na 10 jest utopielców dla Siegfrieda. A idziemy do krypty. Krypta. Zapisywanie, proszę czekać. A to jednak później będą te. Gula, bijemy go. Leży z ciastek. Nie, oczywiście leży. Tu mamy ołtarz, grawier. Gul, dobra. Czwóreczka. Trzeba wybawić gula. Potniemy. Dobra, za chwilę się zajmiemy tamtym grawierem. Nie, nam się energia doładuje. Dobra. I nawalamy. No i wszyscy leżą, a tam mamy ciało Raymonta. Zabieram te, co mają szczątki. Oczywiście grawier musi nam się popsuć. Przez nim ołtarz, oreny i ciało Raymonta. Znaleźliśmy przez to z... mamy uaktualnienie zadania wdzięczność grabarza. Lecimy dalej, tu mamy jakieś rozszarpane ciało.
Warto przejrzeć te krypty, to zawsze może coś to ciekawego być, nie? A najważniejsze zawsze jest doświadczenie. Wiecie co, obserwowałem grafikę tego Wiedźmina... Pardon, Geralta z Wiedźmina 2. Jakoś to, co tutaj mamy, w tej pierwszej części jakoś bardziej mi pasuje. Nie wiem jak wam, nie? Dlatego, że ja przywykłem już do tego wyglądu. No kurde, co dzisiaj nie mogę się chyba wysłowić za dobrze. Tu coś jest. Tak, beczka. Ale w niej nic ciekawego. Inwentarz. A, 10% to możemy sobie tutaj dać. Nastrzymy sobie mieczyk. I lecimy dalej. Jakieś tam trunki, kurde, nie trunki. Algun. Dawno ich tutaj nie widziałem. O, leży. I oczywiście mamy nowy poziom. Zbieram to, co ma. Tam jest jakiś kufer po tamtej stronie. Gdzieś tam pójdziemy. Jakiś szkielet. Nie ma, tylko czarny proch. Hop, 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 hop. A jednak wyskoczył ghoul. Teraz w skrzyni oczywiście musi coś wyskoczyć, bo to inaczej to nie Wiedźmin. Gdzie on jest? A, tu jest ghoul. A, bawimy się z nim. No chodź, 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 pobawimy się. O! Miał jeszcze energii. I załatwiliśmy go znakiem Igni. Było zabawnie. Ale chciałem zobaczyć, co tutaj jest. Jakiś ołtarz. Bardzo sarkofag. Mamy... O, nawet fajne rzeczy. Meteorytową stal. To jest będzie nasza trzecia czerwona. Zbieramy wszystko, co jest oczywiście. Kosz. Kasa i eliksir. No i ten sztylet też jest sporo warty. Sztylet zabójcy. A, idziemy tutaj. Z kuferki ghoul. Tego załatwiamy tradycyjnie. Nie chcę się bawić. No i co mam w kuferku? Siarka przesadło i 20 orenów. Oj, przesadło nam zostało. A może wywalić wodę. Nam niepotrzebna. Widzieliśmy już chyba wszystkie krypty. Tak. No cóż, wychodzimy. Pójdziemy się nawiedzić Shani. Wiem, jest późno, ale co mnie to? Cmentarz Wyzimski. Ładna grafika, nie? Rzeźba w broni oko. Pojawi się tutaj coś jeszcze. Klasztorna, jest, Algul.
Ingul. A masz. Ha, ha, ha. Cieniacy. A weźmy wszystko. Jakieś beczka, jest kurczę ziele. Ale ja stąd idę. Dobra, idziemy do Shani. Knechtów zakonu, rycerze z zakonu. Oni są nudni. Placki. Ech, wy... Hop, 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 hop. Geralt, za gęstsze ruchy. Spać mi się chce. Dom Kalksztajna to nie. Boss pewnie nas jak zwykle zaczepi. No, oczywiście, bo inaczej to nie może być. Co tak włazisz jak krowa do obory? Że też ojciec ci rózgą manier do tyłka nie wbił! Masz powiedzmy na pierśni się odwal. Litele najświętsza, toż to znak zakonny. Jesteście mnichem proroka Lebiody w przebraniu wiedźmina ukrytym. Trochę przesadzacie, babciu. Och, skromni tacy jesteście. Wybijcie tej biednej dziewczynie ze łba te medykamenty. Niech się pomodli. Jak powiadał prorok Lebioda, co on właściwie powiadał? Pójdę nawracać zbłądzoną owieczkę. No ja nie lubię tej babci, naprawdę ludzie. Mi ją wziął i pociął. I to jesteśmy uszani. No hej. Tak? Nie. Może ci w czymś pomóc? W zasadzie poprosiłabym cię o przysługę. Zamieniam się w słuch. Jaskier. Pamiętasz Jaskra, prawda? Otóż od dłuższego czasu namawiamy się na nasiadówkę. Nasiadówkę? Tak, powspominalibyśmy dawne czasy przy kilku głębszych. Mam tylko jeden problem. Brak kilku głębszych? Dokładnie. A że dawno się nie widzieliśmy, nie chcę go gościć byle czym. Czego potrzebujesz? Dla Jaskra wiśniówkę, dla mnie różowe wino, no i coś dla ciebie. Zobaczę, co da się zrobić. Oczywiście już wcześniej kupiliśmy alkohol. Nie powiem, że Shani w fajnej pozycji leży. Tak? No ładne gacie. Trzeba to przyznać. Przyniosłem alkohole. Doskonale! Przyprowadź koniecznie jeszcze kogoś. Do zobaczenia na imprezie. Spoko. Z nią pogadamy sobie. Shani nie śpi, nie śpi. Tak? Odpocznijmy sobie u niej. Oczywiście talenty, więc je rozdajemy. Alkoholu, ty. Znak igni. Natężenie, podpalenie. Ja to czytałem, taka fajna umiejętność była. Oj, pod chwileczkę, przepraszam was. Witam po krótkiej przerwie. Musiałem przerwać ze względu na telefon. I teraz tak, szukamy. Teraz będzie nam potrzebny tutaj. Oślepiony. Obrażenie plus 40%, o to mi chodziło. Tu jedno.
Obrażeń plus 30 pod wpływem krwawienia. Hu 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 hu. Obrażeń na krwawienie. Na obrażenie minus 25. To się przyda. Mam jeszcze dwa brązowe. Nie będzie trzeba to zacząć rozwijać. Zmień mocy dwa razy dziennie sobie weźmiemy. Czy do znaku igni nic na razie. Do ardu. Muszę to wziąć. No i śpimy do rana.